walka zaczyna się w stójce i o parter trzeba powalczyć. I dlatego właśnie Roberto Soldic jest największym faworytem podczas tej gali. Nie miał pełnego cyklu przygotowań oczywiście Roberto Soldic, nie mógł odmówić tej walki. Też miałem okazję z nim porozmawiać przy okazji jego treningów w Berku WCA a Fight Team Warszawa. Ale mówi, że mu to absolutnie nie przeszkadza. Mówi, że wziąć udział w takim wydarzeniu to wielki prestiż. On naprawdę bardzo poważnie traktuje swoją robotę i bardzo cieszy się każdą możliwością rywalizacji. A o kondycję bym się nie martwił, bo Roberto jest cały czas w treningu. No tak, tylko że on jak do tej pory pokazał, że kondycja niekoniecznie jest mu potrzebna. I tutaj także będzie chciał zakończyć ten pojedynek jak najszybciej. Teraz już było bardzo blisko. Po przepuszczeniu potworna lewa ręka wylądowała na głowie Brazylijczyka, ale ten wciąż stoi. No nie jest tutaj tajemnicą, że Brazylijczyk za wszelką cenę będzie chciał szukać parteru. Tam jest jego ocean i tam on jest rekinem, ale w stójce to rekinem jest Roberto Soldic! I w tej chwili zamyka swojego rywala na siatce. Borere dostał w tej chwili potworny cios z wątroby, jeszcze kolano, ale w dalszym ciągu jest w tej grze. Soldic przecież nie będzie walczył o obalenie rywala. W związku z tym w tym klinczu rozerwanie klinczu i następne ciosy, które mają spadać na głowę Brazylijczyka z Rio de Janeiro. A jak nie ciosy, to kopnięcia albo kolana potwornie mocne. Teraz przyparty Chorwat do siatki. W związku z tym, czy zaryzykuje? Nie, jeszcze nie. Ale mocny fizycznie widać nawet na tle Brazylijczyka jest Roberto Soldic. I znów chwila spokoju i zebranie sił do następnej akcji. W tej chwili zaatakował. Dobra akcja Borera. Chcąc właśnie zdobyć obalenie, ale dobry odrzut. Natychmiast Soldic odwrócił, zerwał ten klincz, bo jemu to jest do niczego niepotrzebne. Potwornie pod prawy łokieć. Wydawało mu się, że idealnie to siadło wręcz. Ale Borer ciągle stoi, a Soldic ciągle czeka na kopnięcie czy na cios. Czy to trafił. Będzie znów hak po te prawy łokieć, żach, jak i parter. Tam parter to w nowym domu układają parkieciarze, a nie Roberto Soldic tutaj na gali w Gliwicach. Ale kolejny soczysty middle kick w wykonaniu Robocopa. Ale Borer wciąż stoi, przyjmuje potworne ciosy i ciągle stoi, choć w tej chwili ucieka, zamknięty. To powinien być koniec walki, nie będzie wchodzenia w parter. Niebywałe to, co wyprawia w swoich pojedynkach Roberto Soldic. Ta walka jeszcze trwa. Jeszcze sędzia Bronder tego pojedynku nie przerwał. Bęcz! Dla świętego spokoju. To nie chce wchodzić blisko swojego rywala. Czym to jest? Przez rękę, kolanem. Poczuł krew Roberto Soldic i nie zamierza wypuścić zwycięstwa przez knockout w pierwszej rundzie. Ciężkie chwile Borera, ale jakie mają być, jak staje naprzeciwko aktualnego mistrza półśredniej? Nie zawsze trafia. Dla mnie, jeżeli Vinicius Borer przetrwa to pierwsze starcie, to będzie wielkim bohaterem. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Daleka droga do tego jednak, półtorej minuty tego pojedynku to naprawdę wiele mocnych ciosów, które mogą spaść na jego głowie. My oczywiście. Ale ile już spadło? A to znaczy, że nie jest rozbity. A Roberto ma czym przyłożyć. Bo jeżeli kończył swoje walki przed czasem, poddając swoich rywali. Teraz idzie do przodu, więc kontry Soldic na to kopnięcie. No już zdaje się, że od podmuchu powietrza zaczyna przewracać się Borer, ale nie zamierza poddawać tej walki. Rozpuścił lewą rękę Soldic. Wstaje. Ojej. Z czego ma? Raz jeszcze. Nie wiem, z czego oni robią szczęki w tej Brazylii tym zawodnikom, ale teraz była szansa. Starał się wybrać rękę Soldica. Wydaje mi się, że Roberto zmęczył się bardzo, bo on w tej chwili w każdy cios wkłada całą siłę. Chciałby na pewno już to zakończyć i sam jest zszokowany, że po tylu ciosach, mimo że tańczył na pro!
jest Robocop! To jest, proszę Państwa, ten dżentelmen, Roberto Soldic! Rzeczywiście masz rację, mówią dżentelmen, bo on widział, że ten jeden cios skończył walkę i nawet nie ruszał dobijać swojego rywala. To nie była walka w jego kategorii, to był catchweight, ale to jest ten. To jest niebywałe. 13 nokaut i tu nie ma żadnego TKO czy czegoś innego. To jest po prostu nokaut. Ciężki nokaut, dodajmy. Ciężki nokaut. Jeszcze to, że nie okazuje w jakiś sposób swojej radości, że czeka na to, aż służby medyczne udzielą pomocy Viniciusowi Forerowi, bo przecież to jest tylko walka, to jest sport. Ambicje Brazylijczyka podziwiam, niemniej jednak rozsądku nie za bardzo, bo on zdecydowanie wcześniej powinien położyć się po tych ciosach Soldicza. Skumulowało to się wszystko. Nie, to nie ma co wstawać, to nie ma co podnosić się. On jest cały czas naprawdę teraz myślami gdzieś na cieplutkiej Copacabanie, a w Rio de Janeiro, a nie w Gliwicach, w arenie. Nie. On jeszcze chce walczyć, ale do werdyktu na pewno nie można dopuścić, żeby stawał, bo nie ma po co. Absolutnie. Ciężko znokautowany i... musi pogodzić się z tym, że ten pojedynek dla niego już się skończył. Pogodzić to on by się może i pogodził, gdyby wiedział, że ten pojedynek się skończył. Prawdziwa historia. Powiedziałem to po walce z Borysem Mańkowskim i dalej podtrzymuję w ocenie charakterystyki walki Roberto Soldicza. Jeden niesamowicie przerażający typ. A wygląda sympatycznie. A bo to sympatyczny chłopak jest. Można więc powiedzieć, że nieszczęści są rodzice młodzianów, którym przychodzi wchodzić do klatki z Roberto Soldiczem. Soldicz lubi Polskę i Polska lubi Soldicza. Lewy sierp. Ale to kumulacja tego wcześniej, tego wszystkiego, co działo się wcześniej, naprawdę. Ale perfekcyjnie. No, po raz kolejny niestety, no, znajduję piękno w takich sytuacjach, ale to, tak jak powtarzam, mam trochę zaburzone poczucie estetyki. Użyłbym tu słowa spaczone, ale niech ci walka będzie. Walka trwała 4 minuty i 34 sekundy. Ladies and gentlemen, your winner by KO. RoboCop Roberto Soldic.